dzień dobry w kolejnym dniu naszej wyprawy, do kilkudniowej wyprawy do Włoch. Jesteśmy już po weselu, padnięci. Po weselu? I dlatego, tak, postanowiliśmy, że pojedziemy dzisiaj gdzie? Na plażę! Na plażę? O, mamma mia, andiamo al mare! Jest tutaj nasza część ekipy, proszę bardzo, Giulia, Antonio. Dzień dobry! Dzień dobry, witam! Dzień dobry, dzień dobry! Jesteśmy oczywiście my na autostradzie i via spiaggia. E dove andiamo? Vietri sul mare. Vietri sul mare? Tak. Vabbè. Pokażemy wam, gdzie się wybieramy i gdzie spędzimy dzisiejszy dzień. Czas coś zjeść. Giulia, che ti sei presa? Caprese. Caprese. Giulia, słuchajcie, Giulia je delikatną sałatkę, jak przystało na prawdziwą kobietę. Ponieważ wracamy już do domu, pomyślałam, że pokażę wam coś, co zobaczycie tak naprawdę tutaj, w Vietri sul Mare. Szopkę niesamowitą, przepiękną, zaraz pokażę wam ją z bliska. Praktycznie wszyscy turyści zatrzymują się tutaj na chwilę, żeby podziwiać, jak wspaniale jest to wykonane. Wróciliśmy do domu, przebraliśmy się, wykąpaliśmy, ogarnęliśmy
I teraz jedziemy całą rodzinką coś zjeść. Na wieczorną kolację jest za 15:09, temperatura 33 stopnie, ale powiem wam, ogromnie gorąco, duszno, bardzo, bardzo duszno. Na szczęście jakoś sobie radzimy, klimatyzacja w domu jest. Max gotowy. Gotowy. Tak. Ja oczywiście standardowo prawie w ogóle bez makijażu, tak najlepiej. Także kochani, jedziemy i zobaczycie, gdzie dzisiejszy wieczór będziemy spędzać. Zmieniamy miejscówkę. Idziemy teraz odwiedzić młodych w ich nowym mieszkanku. E dici, questa è la camera della sposa. Bravo. E dietro stai vestito di? No, questa è la camicia da notte, la vestaglia di ieri mattina che voi non mi avete visto in vestaglia. E come si dice camicia da notte in polacco? Koszula nocna, panny młodej, proszę bardzo. Za drugi dni. I szlafroczek. O. No pięknie. Dzień dobry kochani, w kontynuacji wczorajszego vloga. Jest godzina 10:30, 31 stopni, a my właśnie uciekamy na plażę na kilka dobrych godzin, nieco większą ekipą. Wszyscy już się zbieramy, zaraz jedziemy i to już będzie ostatni dzień naszego pobytu w Neapolu. Jutro powrót do domu, czas wrócić do rzeczywistości. Thank you.